Polacy tu i tam. Cotygodniowy program, w którym omawiamy sprawy Polaków żyjących i pracujących za granicą. Łukasz Gras. Magdalena Emilianowicz. Witamy i zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. Już za chwilę pierwsi goście, a wcześniej skrót tego, co dzisiaj w programie. Polonia w Las Vegas. Choć mała, to bardzo prężna. Za chwilę rozmowa o polskiej szkole i zespole tańca ludowego. Chicago. To o tym mieście myślimy, kiedy ktoś zapyta nas o Polonię w Stanach Zjednoczonych. Faktycznie w wietrznym mieście Polaków jest najwięcej, a Jackowo jest słynny na cały świat. Ale również w innych amerykańskich miastach prężnie działającej Polonii nie brakuje. Przekonał się o tym Łukasz Gras podczas ostatniej wizyty w Las Vegas na Mistrzostwach Świata w triatlonie. Przy okazji odwiedził też polską szkołę. Polacy tu i tam w Las Vegas, w polskiej szkole i przedstawiam właścicieli tego miejsca. Ewa Wasiota, dyrektorka, Elżbieta Youngman, prezes szkoły i Edyta Jankowski, pierwsza dyrektorka tej szkoły, obecnie sekretarz. Dziękujemy za gościnę w polskiej szkole. To od razu kilka takich ważnych pytań, bo świetnie tutaj funkcjonujecie, ale to nie jest polska szkoła taka typowa, że nie macie swojego budynku. Jak powstała idea polskiej szkoły tutaj w Las Vegas? A więc szkoła nasza powstała w sierpniu 2006 roku. Powstała z inicjatywy rodziców. Polonia w Las Vegas zaczynała się rozwijać, zaistniała potrzeba założenia szkoły, było dużo rodzin, które przybywały z różnych stanów, prosto też z Polski. Potrzeba nam było zjednania się z dzieci, które przychodziły, chciały się uczyć, rodzice chcieli się spędzać miło czas. Także pewnego pięknego dnia postanowiliśmy założyć szkołę. Nie mieliśmy na to żadnych funduszy, żadnego miejsca, ale była energia i była chęć i był zapał, także kilka zwariowanych rodzin postanowiło to zrobić i od tej pory istniejemy już 7 rok. Ale to gdzie my jesteśmy w takim razie? W tym momencie jesteśmy w budynkach kościoła Our Lady of Las Vegas. W tym momencie jesteśmy pod patronatem polskiego apostolatu Jana Pawła II i na tej podstawie i na tej zasadzie działamy już 7 rok prężnie. Super, to jak działacie w takim razie? W jaki sposób tutaj są organizowane są zajęcia, spotkania z rodzicami? Ile razy w miesiącu, w tygodniu? Co tydzień dzieci spotykają się w klasach, co tydzień, raz w tygodniu. W tym roku wprowadziliśmy nową zmianę, dzieci zaczynają się spotykać w piątki. Dotychczas były to zawsze soboty. Prowadzone są zajęcia przez nauczycielki, które są oczywiście z wykształcenia nauczycielami, a z Polski bądź też mają predyspozycję. Oczywiście mówią też biedzie w języku polskim, właściwie to są z reguły urodzone w języku w Polsce. Tak jest. A zajęcia te prowadzone są przez około 2,5 godziny co tydzień, tak jak mówiłam, a dzieci uczą się głównie mowy i zrozumienia języka polskiego, ale nie tylko. Dużo z naszych nauczycielek prowadzi również zajęcia, by przybliżyć im geografię Polski, jak również historię Polski. Rozumiem, że to nie jest takie proste, jak stworzyć szkołę, spotykać się, utrzymać, no bo przecież to finanse. Jak się organizujecie? Z czym jest największy problem, a z czym sobie jakoś radzicie? W tej chwili jest dużo łatwiej, bo tak jak koleżanki powiedziały, już szkoła się rozrosła. My zaczynaliśmy w sumie te 7 lat temu od grupy 8 rodzin. To były pierwsze zapisy do szkoły i oczywiście trzeba było znaleźć finanse na działanie tej szkoły. Były to różne możliwości, które stworzyliśmy sobie sami, organizując polonijne pikniki, andrzejki, polonijne golf sylwestra. Tego typu imprezy przynosiły nam fundusze, które pozwalały nam na opłacenie sal, jak również na opłatę nauczycieli. I do tej pory mamy coroczne imprezy polonijne. Co roku organizujemy piknik polonijny, który zawsze cieszy się niesamowitym powodzeniem. Przychodzą setki ludzi. Chciałam jeszcze powiedzieć, że nasza szkoła to nie tylko nauka języka polskiego, to nie tylko, że tak powiem, czytanie książeczek. Oczywiście jest to główny cel naszej szkoły, nauczyć dzieci języka polskiego, ale przede wszystkim przybliżyć nasze tradycje. Nasze zwyczaje polskie. Także w klasach jest dużo prowadzonych zajęć pod tym względem, aby dzieci nauczyć, jak się robi pisanki. Właśnie tak jak koleżanka wspomniała, mikołajki, coroczne jasełka, wiele innych takich występów dzieci właśnie są po to, aby im przybliżyć naszą polską tradycję. To, co my mamy w sercach, aby oni również mieli. A ja bym chciała nawiązać też do takiego aspektu rodziny. I wiem, że może to brzmi tak troszkę banalnie, ale my stworzyliśmy, dzięki tej szkole poznaliśmy wiele wspaniałych rodzin, więcej rodzin co roku do nas dołącza.
i stworzyliśmy taką jakby drugą rodzinę poza krajem. My to nie tylko nauka i zabawy, ale przede wszystkim przyjaźnie, które się rozwinęły między jak rodzicami, tak i dziećmi. My często poza zajęciami szkolnymi spędzamy razem czas z tego właśnie względu, że nawiązaliśmy taką niesamowitą więź ze sobą. Łukasz, podczas swojej wizyty w Las Vegas, podczas Mistrzostw Świata w triathlonie, miałeś okazję spotkać nie tylko dyrekcję szkoły polskiej, ale także wielu innych Polaków. Jak myślisz, co charakteryzuje Polonię w Las Vegas? No, to zaskoczyło mnie najbardziej, to znaczy słysząc z różnych stron świata, gdzie Polonia nie zawsze współpracuje ze sobą tak modelowo, wzorcowo, są takie miejsca, które dochodzą do nas takie sytuacje, a tutaj takie sygnały, a tutaj w Las Vegas wręcz no, tak solidarność, taka miła atmosfera, takie zrozumienie i wspólne spędzanie czasu Polonia Las Vegas. No, to jest niesamowite. Może dzięki temu, że tam wiecznie, cały czas nieustająco świeci słońce. Może dlatego tacy pogodni, ale myślę, że nie tylko. Po prostu ta Polonia jest mała w Las Vegas. Prężnie działa mimo to. Tutaj nie pojawiła się ta osoba, która przez wiele, wiele lat no, wiodła prym tam wśród Polonii, Maria Randolph, która między innymi współtworzyła szkołę w Las Vegas. Zespół, o którym za chwileczkę powiemy. No ale naprawdę niesamowici ludzie. Mówicie, których bardzo serdecznie pozdrawiam, bo gościna, prawdziwa polska gościnność. No właśnie, a propos pozdrowień dla Polaków mieszkających w Las Vegas. W trakcie zawodu mogłeś liczyć na ogromny doping biało-czerwonych. Słuchajcie, było tak biało-czerwono na trasie. Żadne inne państwo nie miało takiego dopingu i reprezentanci z poszczególnych państw, takiego dopingu jak my Polacy i nie było tak kolorowo. Biało-czerwono na trasie w dwóch, trzech punktach. Takie były takie punkty, gdzie Polonia się spotkała i dopingowała. Dziękujemy ślicznie. No zawodnicy naprawdę. Dziękujemy. No szkoda, że Łukasz dzisiaj nie przyniósł medalu, żeby się pochwalić, ale to przez skromność. To przez skromność na pewno, a chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, abyśmy wysłuchali rozmowy, bo spotkałem też wspaniałych, fantastycznych ludzi z zespołu Piast tanecznego, który też funkcjonuje przy tej szkole w Las Vegas. Może posłuchajmy dwóch panów, którzy tam wiodą pierwsze skrzypce. Polonia w Las Vegas. Widzieliśmy już polską szkołę, a teraz czas na polski zespół w Las Vegas. Piast i szefowie tego zespołu. Janusz Nowak, dyrektor. Tak. I Dominik Kuna, asystent choreografa. Dzień dobry. Panowie, jak początek zespołu Piast? Do korzeni wróćmy. Skąd pomysł? Kto stworzył? Taki mniej więcej wspólny pomysł. Był tu w 2011 roku zespół Polonez z San Diego. Zrobili tutaj taki mały show dla nas i potem obudził się wtedy taki pomysł, że no, my też coś takiego potrafimy. A mamy wspaniałą panią choreografię, a Renata Zarzycka jest naszą choreografką i to jej taki też pomysł i wciągnęła znajomych, powstał. Jak często się spotykacie, trenujecie, jak to wszystko wygląda? Staramy się spotykać jak najczęściej. Z reguły są to próby w niedzielę, zawsze po polskiej mszy, która odbywa się tutaj w naszym lokalnym kościele, Our Lady of Las Vegas. Próby przeważnie są około 2-2,5 godzin i staramy się wprowadzać trochę elementów, również jak choreografię, stawiać układy i to wszystko formułować do koncertów i wyjazdów. Aha. Jak często wyjeżdżacie, koncertujecie? Staramy się jak najwięcej. To jest jakieś 3 wyjazdy poza Las Vegas. Kalifornia, koło LA, San Diego. I parę koncertów w roku na terenach Vegas. I tańczycie dla Polonii, czy również dla amerykańskiej publiczności? Pół na pół. Są koncerty związane z polskimi, jakieś święta, nie święta. Dożynki, tak. Tutaj i, no i też dla Amerykanów. Co tańczycie? Panie Mogo. Staramy się promować polską kulturę, także tradycyjne polskie układy. Zaczynamy polonezem, tańczymy mazura, tańczymy walca, nasza ostatnia choreografia, która wszystkim się bardzo podoba. Wprowadzamy trochę elementów też zagranicznych, tak jak widać na mojej koszulce. Greg Zorba, który cieszy się niesamowitym popularnością. Polacy bardzo lubią takie rytmiczne tańce, także staramy się również wprowadzać trochę nowych elementów, trochę takich nowocześniejszych też, także, ale myślę, że Kujawiak, Oberek, Krakowiak, Polonez, najbardziej tradycyjne i znane wszystkim. Ile osób tańczy w zespole? W tej chwili, licząc nas, 30. 30 osób. 30 ile osób. Kobiet, ilu mężczyzn? To jest pół na pół, rozumiem, czy nie? Mniej więcej. Mniej więcej. Zawsze brak paru chłopaków, ale
cały czas nad tym pracujemy. Dziewczyny w zespole są fantastyczne. Dziewczyny nasze same szyją kostiumy, same szukają materiałów, kupują, szyją. W ogóle bez naszych pań nie udałoby się. Dobrze, gdzie ostatnia rzecz, gdzie najbliższy koncert, przedstawienie? Za 2 tygodnie w Yorba Linda, Kalifornia, tereny LA, Kalifornia, a potem San Diego, Kalifornia. Moi drodzy, to czekamy w takim razie na relacje z Kalifornii, przyślijcie coś, a my będziemy mogli podglądać, już możemy podglądać to, w jaki sposób tańczycie i występowaliście w innych miejscach. Dziękujemy za te nagranie. Dziękujemy. Dziękuję. Więcej zdjęć z wizyty Łukasza w Las Vegas i ze spotkań z Polonią znajdą Państwo oczywiście na naszej stronie internetowej. No, ale nie tylko Las Vegas jest przedmiotem naszej uwagi. Jeżeli coś ciekawego wydarzyło się w środowisku Polaków za granicą, gdzie właśnie mieszkasz, pracujesz, wypoczywasz, zrób zdjęcie, nagraj film, prześlij wraz z opisem do nas na adres Polacy tu i tam, @tvp.pl. I mamy nadzieję, że o wydarzeniach ważnych dla Ciebie powiemy w naszym programie. Do zobaczenia za tydzień o stałej porze. Łukasz Gras. Magdalena Miljanowicz. Do zobaczenia.